Wojtek, 10 punktów przewagi nad Moksem. Początek tego meczu zwiastował bardzo wyrównane spotkanie. Chyba ten początek drugiej połowy zdecydował o tym, że zagraliście dość spokojnie jednak w tych drugich 20 minutach. No tak, rzeczywiście w pierwszej połowie było dużo nerwowości i takiej u nas no właściwie nerwowa atmosfera panowała, trochę nerwowości się nie potrzebuje na sędziów, a trzeba było grać i strzelać bramki. Początek rzeczywiście taki, że mogliśmy odskoczyć już na 2-3 bramki, był może spokój większy, a tak to rywal karnymi nas po prostu tutaj karał i końcówka pierwszej połowy chyba była taka też decydująca, że od razu to prowadzenie odzyskaliśmy, w drugiej połowie na początku jeszcze to poprawiliśmy i już potem nie było szans, żeby rywal nas doszedł. Jak tutaj przed tym meczem podchodziliście do tego rywala, no bo no jednak 7 punktów przewagi, ale z drugiej strony Moks miał słaby początek sezonu, później już szedł, można powiedzieć, jak burza. Obawialiście się trochę tego meczu, no szczególnie, że tych rywali, którzy mogą sprawić jakąś niespodziankę w Gdańsku, jest tak naprawdę niewielu. Moks jest jednym z nich. No dokładnie, troszeczkę się obawialiśmy, aczkolwiek traktowaliśmy ten mecz jak każdy kolejny, to dopiero czwarta kolejka drugiej rundy, więc jeszcze sporo grania przed nami, aczkolwiek gdybyśmy tego meczu nie wygrali, 4 punkty do nas straty i wtedy każdy już mecz jednak taki byłby troszeczkę nerwowy, tak mamy większy luz psychiczny przed kolejnymi meczami, więcej meczów u siebie, więc myślę, że tutaj nie powinno nic się wydarzyć, jeżeli będziemy konsekwentnie realizować te wszystkie założenia. No i tylko wygrywać dalej, cieszyć się z tej gry i awansować. Maciek, spotkanie do pewnego momentu bardzo zacięte, ale koniec końców zdecydowanie wygrane. No i chyba te nastroje muszą być dobre. 10 punktów przewagi nad wiceliderem. No myślę, że tak. Na początku mecz się nie układał po naszej myśli. Z naszej perspektywy to wyglądało tak, że trochę sędziowie im pomogli, chociaż no... Nie wszyscy mogą być tego samego zdania, ale tak to wyglądało z ławki. Ale cóż, myślę, że ta druga połowa dobry był początek, bo gdzieś tam 2-3 bramki, 5-2 i poszło do przodu. Także myślę, ciężko mówić, że liga pozamiatana, ale będzie ciężko Moksowi nas dogonić, tak myślę. Twój drugi mecz, można powiedzieć, w dłuższym okresie na boisku w barwach AZS-u. Już wkomponowałeś się w ten zespół? Myślę, że jest tu tylu dobrych zawodników, że nie jest to trudna sprawa. Do 20 minuty, tak na dobrą sprawę, jeszcze było to całkiem możliwe. Początek drugiej połowy, no co się stało w tej drugiej połowie, że tak szybko AZS odskoczył? Nie no, właśnie decydujący moment. Tam chyba w 18 minucie, ostatnie 2 minuty nie przetrzymaliśmy tego naporu Gdańska i szybko 2 bramki stracone, tak, bo było chyba 3-2. No i to było takim decydującym momentem. Jeszcze później druga połowa też w 2 minuty straciliśmy 3 bramki. Wszystkie nasze błędy, które jakieśmy my z przewagą, była strata, Gdańsk wszystko wypunktował nas jak stary bokser. No. Teraz musicie oglądać się za siebie, bo z tych 7 punktów mogą się za chwilę zrobić 4 punkty przewagi nad AZS-em Warszawa. Gdzieś myślicie o tym, że warszawianie mogą was wygonić? Znaczy nie, no na pewno tam wszystko jeszcze może się zdarzyć, każdy z każdym może punkty pogubić, bo i Bydgoszcz teraz patrzy, że się włączyła do walki. A co do Warszawy, no z Gdańskiem mogliśmy sobie pozwolić, tak, na porażkę. Cały sezon trzeba grać równo, a nie tam jakieś pojedyncze zrywy mieć, tak, także ten jeden mecz, tą porażkę z Gdańskiem, myślę, że nic się nie stanie. Dalej wrócimy też na wszystkie inne mecze, będziemy wygrywać i skończymy ten sezon na drugim miejscu. Jak myślisz, do tej porażki podejdą twoi zawodnicy? No bo jednak tych porażek od wielu, wielu miesięcy nie zaznaliście w lidze. No, dopiero Gdańsk, tak? Pokazał nam, gdzie nasze miejsce. No niestety, u nas no, 5-6 ludzi do grania na takim wyższym poziomie właśnie z takimi lepszymi drużynami, a reszta to młodzi chłopcy, którzy no, widać jest jednak tak różnica. Jeszcze u siebie, w meczach u siebie to, tego nie widać, ale na wyjazdach już wiadomo, inaczej głowa pracuje i... No i Gdańsk pokazał nam, tak, że niestety jeszcze trochę nam brakuje. No. Ale na pewno nie można odmówić wam, jak i drugiej drużynie ambicji, chociażby ta liczba fauli niespotykana w futsalu. No, coraz rzadziej widzimy w ogóle przedłużone rzuty karne, dziś były aż 4. A byłby 5, no, ale był krótki. No dziś w pierwszej połowie, to co mówiłem w szatni, 0 fauli z naszej strony. Gdańsk faulował, powiedziałem w szatni chłopakom, że gramy za lekko, no to w drugiej, to jest nie wiem ile, było 8. No, 2 faule w jednej akcji nawet, tak? Tam czerwona kartka i no, fajny mecz, no do 20 minuty taki w miarę wyrównany, później no w Gdańsk wszystko co miały, wszystkie nasze błędy, wszystko strzelił i tak się skończyło. No.